Hej, hej, słoneczka, cześć, z tej strony Sylwia. Dzisiaj zajmiemy się naszym pacjentem, który cierpi na brak zębów oraz na brak języka. Chcecie zobaczyć, co się dzisiaj z nim stanie i jaką będzie mieć przygodę, to zostawcie kciuki do góry, a ja oczywiście zapraszam Was do oglądania. Jak mówiłam Wam na samym początku, nasz pacjent z wielkimi, długimi wąsami i z pięknymi, niebieskimi oczami potrzebuje zębów oraz języka, więc zacznijmy chyba od zrobienia języka. Musimy zabrać czerwoną ciastolinę i odrobinę tej ciastoliny położyć tutaj na dole. Teraz przyciskamy z całej siły. Hops, i język powinien już być zrobiony. Gdy już mamy czerwony język, to zrobimy teraz ząbki, używając takich specjalnych foremek. No a do zrobienia zębów oczywiście potrzebujemy białej ciastoliny Play-Doh. O, zabieramy odrobinę tej ciastoliny, no i zaczynamy formować nasze ząbki. Ciastolinę wkładamy do naszej formy, nieco więcej jej musi być. Przyciskamy z całej siły. Hops. I pierwsze ząbki dla naszego pacjenta są już zrobione. No ale żeby nam starczyło na górę oraz na dół szczęki naszego pacjenta, to tych ząbków musimy zrobić o wiele więcej. Gdy już ząbki są zrobione, to musimy je koniecznie włożyć do buzi naszego pacjenta, żeby zaczął wyglądać normalnie. Widzicie? Każdy ząbek wchodzi w odpowiednią dziurkę i nasz pacjent będzie o wiele lepiej się teraz czuł. O, cztery ząbki na górze, a na dole zrobimy sześć ząbków. Mocniej to przyciskamy, aby ząbki dobrze się trzymały. No i teraz sprawdzamy. Przepiękny uśmiech naszego pacjenta. Wygląda ślicznie i ten czerwony język również tutaj pięknie pasuje. Witam, witam serdecznie. Jestem lekarzem z Play-Doh Town i tak patrzę tutaj, obserwuję zęby naszego pacjenta i muszę stwierdzić, że cierpi on na brak witamin. Potrzebuje przepysznych owoców, które może zjeść. Może ja coś zaproponuję, aby nasz pacjent miał lepsze zęby? Przepysznego, soczystego arbuza, do tego bardzo dobre kiwi z mnóstwem witaminy C, cytrynka kwaśna, ale również bardzo zdrowa. Smoczy owoc, bardzo egzotyczna roślina i na koniec pomarańcza albo mandarynka, owoc, który również ma mnóstwo witaminy C. Musimy teraz koniecznie nakarmić naszego pacjenta. Jej, może pan doktor ma rację i nasz pacjent potrzebuje witamin. Dobrze, że pan doktor przyniósł ze sobą całą garść kolorowych i pysznych owoców. Chcecie zobaczyć, co to tak naprawdę są te owoce? To są, zobaczcie, takie pudełka ze slajmami. Wow, zobaczcie, zielony slime to tak naprawdę kiwi, a ten slime to przypomina bardziej taką galaretkę albo kisiel w dotyku. Można się nim dowoli bawić. Czy nasz pacjent zechce zjeść takie owoce? Nie mam pojęcia, ale musimy spróbować go nakarmić, aby jeszcze bardziej nie zachorował. Otwieramy jego buźkę. No i dajemy może najpierw arbuza. Coś duży ten kawałek. Pomarańcze. Przepyszny smoczy owoc, kiwi i na koniec kwaśną cytrynę. O nie, nie, nie! Przecież nasz pacjent nie zje tych owoców ze skórką. Nie można jeść skórki od arbuza. Skórka od pomarańczy również nie jest do jedzenia od cytryny, od smoczego owocu, ani od kiwi. Musimy wyciągnąć te slajmy ze środka i nakarmić go nimi. Może faktycznie to będzie lepszy pomysł, gdy wyciągniemy nasze slajmy ze środka. Tylko ja się boję, że one pobrudzą mi cały język i całe zęby naszego pacjenta. Pierwsza jest pomarańcza. O, zobaczcie, chyba o wiele lepiej tak będzie wyglądać. Następnie wyciągniemy żółciutką i kwaśną cytrynę.
Ten slime się nieco bardziej ciągnie i przyczepia do rączek. Może położymy go tutaj, w miejscu, gdzie powinny być ząbki. Teraz różowy slime i smoczy owoc. Kolor różowy. Wiecie co? Wyciągnę zęby tutaj z przodu i położę na to tego klejącego się slajma. Teraz wyciągnę zęby na górze i położę tam kiwi. Pychota. Kto lubi kiwi, niech napisze i odezwie się na dole w komentarzu i niech zostawi oczywiście łapkę w górę, czyli lajka. Wow. I na koniec jeszcze największy owoc, czyli arbuz czerwony. Ciągnący się jak galareta arbuz wyląduje tutaj obok kiwi. Ojej, co tu się porobiło? Tak nie może być, że pacjent, aby zjeść owoce, musi tracić zęby. I to jeszcze z przodu, tam gdzie ma przepiękny uśmiech. Nie. Cofamy to, zbieramy szybko slajmy i z powrotem na miejsce wkładamy ząbki. Jeju, ja to już nie rozumiem pana doktora. Ciągle on zmienia zdanie. Najpierw kazał go nakarmić, teraz każe to schować. No ale w sumie schowajmy. Wszystko szczelnie zamknijmy, abyśmy mogli później również się bawić naszymi slajmami. Smoczy owoc schowany, więc możemy teraz tutaj z powrotem włożyć ząbki. Teraz mamy kolor czerwony, który był o tutaj, do arbuza. Ważne, aby nam się nic nie pomyliło. Arbuz ma zieloną skórkę i dalej wkładamy zielonego slajma, zielony slajm. To było kiwi. Kiwi miało brązową skórkę. Jeszcze tutaj mamy pomarańczowego slajma do pomarańczy. I na koniec żółty slajm. Który się najbardziej tutaj rozlał. Żółty slajm będzie naszą cytrynką. Koniec tego owocowego szaleństwa, no i spotkania z panem dentystą. Nasz pacjent odzyskał wszystkie zęby i nie ma już żadnych slajmów w buzi. Podobało wam się? To zostawcie kciuki do góry i zasubskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia, pa, pa!